Kulesza Kacper, Stowarzyszenie Koliber. Panie pośle, domaga się pan tego, aby Niemcy wypłaciły reparacje wojenne Polsce. Ja mam takie pytanie, panie pośle, w myśl wolności oraz poszanowania własności. Polskie Stronnictwo Ludowe razem z komunistami podpisało bandyckie reformy, przeprowadziły reformę rolną z 1944 roku oraz nacjonalizację przemysłu. Czy osoby i rodziny pokrzywdzone przez tę reformę mogą domagać się reparacji od PSL? Dziękuję. W ogóle co pan takiego opowiada? Bo opowiada pan po prostu niestworzone rzeczy. Niestworzone rzeczy i opowiada pan bzdury. Proszę pana, wie pan, że ludzie, którzy byli w Polskim Stronnictwie Ludowym zaraz po II wojnie światowej, dostawali kulki w łeb od komunistów? Wie pan, ile jest grobów działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy do tej pory nie wiadomo, gdzie są pochowani? Czy wie pan, jak wybory były sfałszowane? Bo Polskie Stronnictwo Ludowe miało naprawdę ogromne poparcie i mogło rządzić samodzielnie Polską po II wojnie światowej. Te wybory zostały sfałszowane, generalnie zostali pozabijani działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego, a pan mówi o jakiejś współpracy z komunistami. Ale byli też tacy, którzy kolaborowali z komunistami. No błagam, niech pan się zastanowi. W ogóle to, co pan opowiada, to jest poniżej wszelkiej krytyki, natomiast absolutnie, drodzy państwo, nie wiem, czy jest ktoś na tej sali, kto powie, że reparacje wojenne w Polsce już są uregulowane? No myślę, że nie. Nie przez przypadek mówiłem, jak ta zawierucha wojenna przesuwała się od lewej do prawej, czyli z zachodu na wschód, a potem ze wschodu na zachód. Nie przez przypadek mówiłem, jak została zniszczona Warszawa i nie tylko Warszawa. Panie pośle, musimy naprawdę, jak tak dalej pójdzie... O,